W tym wideo będziemy mówili o jeszcze innym sposobie graficznego przedstawiania danych. Sposób ten nazywa się histogram. Śmieszne słowo, ale prosta sprawa. Sami zobaczycie. I podejrzewam, że histogram jest najczęściej stosowanym sposobem przedstawiania danych statystycznych. Pokażę Wam, jak taki histogram się robi i myślę, że na bezpośrednim przykładzie od razu zrozumiecie, o co chodzi. Mam tu pewne dane i chcę je przedstawić za pomocą histogramu. Pierwsza rzecz to chcemy się zorientować, ile razy każda z tych liczb się tutaj pojawia. Żeby to zrobić, pozwólcie, że najpierw przepiszę każdą z występujących tu liczb jeszcze raz, ale zrobię to wrzucając je jednocześnie do odpowiedniej kategorii. Tu mamy jedynkę, jedną jedynkę, tu mamy czwórkę po raz pierwszy, dwójka, znowu jedynka po raz drugi, zapiszemy ją wyżej. Wrzucamy te liczby na kubkę, jak klocki przy budowaniu wieży. Tu mamy 0, 0 napiszemy tak jak na osi liczbowej, po lewej stronie jedynki, żeby było po kolei. Znowu dwójka, budujemy wieżę z dwójek, jeszcze jedna jedynka, zapisujemy ją na górze dwóch poprzednich jedynek, jeszcze jedno 0, tak samo na dachu tego poprzedniego, znowu jedynka, kolejna dwójka, kolejna jedynka, teraz dwa zera, 0 i 0, jeszcze dwie dwójki, 2 i 2, trójka po raz pierwszy, kolejne dwie jedynki, jeszcze trójka i na koniec szóstka. Piątki nie ma, tu przerwa i 6. Przepisałem te wszystkie liczby, ale równocześnie podzieliłem je na kategorie. Proponuję, żebyśmy teraz policzyli, ile mamy każdej z liczb. Pokaże nam to liczebność występowania każdej z nich. 1, 2, 3, 4, 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jedynek, 1, 2, 3, 4, 5 dwójek, 1, 2 trójki, jeszcze po jednej czwórka i 1 szóstka. I możemy sobie takie wyniki zliczania zapisać w taki sposób. Tutaj liczba, a tutaj jej liczebność. Liczby mamy takie: 0, 1, 2, 3, 4. Piątka nie występuje, ale możemy ją tu zapisać, a w miejsce liczebności wpisać 0. Właśnie dlatego, że jej nie ma. I 6. I liczebność. W tym zestawie danych 0 pojawiło się 4 razy. Jedynka pojawiła się w tym zestawie danych 7 razy. Dwójka w tym zestawie danych 5 razy. Trójka pojawiła się 2 razy. Czwórka 1 raz. Piątka nie pojawiła się. I szóstka, tak jak czwórka, pojawiła się 1 raz. Wszystko, co dotychczas zrobiłem, to zliczyłem liczby w tym zestawie danych i zapisałem w trochę inny sposób. Mogliśmy zapytać, ile razy występuje tutaj 0? 1, 2, 3, 4 razy. Ile razy widzicie tu jedynkę? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 razy. To właśnie oznacza liczebność. Histogram to tak naprawdę po prostu wykres, pewnego rodzaju wykres słupkowy pokazujący liczebność każdej z występujących w zestawie liczb. I wygląda bardzo podobnie do tego obrazka, który tu na początku ustawiliśmy z wieży liczbowych. Narysujmy oś. W tym przypadku na osi będą pojedyncze liczby. W tym wykresie każda liczba będzie miała swoje oddzielne miejsce. W każdym pojemniku jest tylko jedna wartość. Każdą liczbę zliczamy tutaj tylko razem z takimi samymi liczbami jak ona. Możemy tak zrobić, bo mamy tu bardzo wyraźnie oddzielone od siebie wartości. Jest 6 liczb całkowitych. Ich kolejne powtórzenia są identyczne. Te kolejne jedynki nie są do siebie trochę podobne, tylko są identyczne i nierozróżnialne. Kiedy w takim zestawie danych występują wartości niepowtarzające się dokładnie i w identycznej postaci, wtedy często tworzy się przedziały, czyli takie pojemniki, które nie zawierają jednej liczby, tylko zawierają liczby z jednego szerszego przedziału, z jakiegoś zakresu. Na przykład zamiast jedynki wszystkie liczby pomiędzy pół i półtorej. Potem w drugim pojemniku wszystkie liczby od półtorej do 2,5 i tak dalej. Ale tutaj wszystko nam się ładnie układa w pojemniki jednoliczbowe. Mamy takie wartości: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. To są wszystkie liczby, które występują w naszym zestawie danych. Na osi pionowej zaznaczymy liczebność występowania tych liczb, czyli to, ile razy dana liczba wystąpiła. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No to po kolei.
0 pojawiło się 4 razy. Narysujemy sobie słupki wysokie na tyle, ile wynosi liczebność każdej liczby. To jest nasza pierwsza informacja z tej tabelki. Jedynka pojawiła się 7 razy. Dwójka pojawiła się 5 razy. Trójka pojawiła się 2 razy. Mamy dwie trójki w naszym zestawie danych. Tu jedna i tu druga. Czwórka wystąpiła tylko raz. Piątka nie zjawiła się w ogóle, słupek o wysokości 0. I na koniec szóstka, która pojawiła się 1 raz. Taki wykres to histogram. Śmieszna nazwa, ale pomysł, jak widzicie, całkiem prosty i całkiem pożyteczny. Najpierw zliczamy występowanie każdej z liczb, potem rysujemy przy niej słupek pokazujący, ile razy dana liczba występuje. Tu liczby z zestawu, tu ich liczebność, czyli ilość wystąpień. Histogram. Prosta sprawa.